Dobra. Witam was serdecznie na kolejnym odcinku z serii Wtorki z Filmami. Kontynuujemy serię z Harry'ego Pottera. Tak, i zaczynamy go, I zaczynamy go czym? Tekstem oczywiście chyba jednym z najbardziej znanych. O matku, chyba zabiłem Harry'ego Pottera. Tak, e Fajny tekst właśnie z Czary Ognia, czyli z części, którą będziemy teraz omawiać, omawiać ponieważ poprzednią część, poprzedni odcinek zakończyliśmy właśnie na trzeciej części, e, czyli więzień Askabanu. I tak. teraz przechodzimy do Czary Ognia. Dokładnie. Czara Ognia. E, kolejna historia Harry'ego Pottera, tym razem dość e, bardzo mocno związana z tym, jak. E, w sumie trzeba się zmagać też z hejtem, no bo pamiętaj sobie o tym, Ma, przychodzisz do szkoły, zostaje ogłoszony tr turniej trójmagiczny, tak? Gdzie wszystkie trzy, trzy najbardziej znane szkoły ze świata magii zostają zaproszone na turniej. I nagle co? I e... Przypadkowo znalazłeś się w czerze ognia. Tak, szczególnie, że nie spełniałeś, że tak powiem, wymogów e, dotyczących wieku. Ale chyba tylko wieku, nie? Tak, tylko wieku. E, założyli to chyba przez to, że po prostu wiesz, no, nie chcieli przez poprzednie chyba właśnie te turnieje, chyba tam kto parę osób zginęło, więc może tak. dlatego dla bezpieczeństwa. Ale no, zaczynając w sumie całą historię, tak? Czyli właśnie wyjazd e, całej paczki znajomych na turniej w ogóle Quidditcha, na Mistrzostwa Świata do tego wielkiego stadionu takiego, gdzie było jakby całe rozpoczęcie akcji i też przedstawienie jednego z późniejszych potem jakby uczestników całej historii. Jak myślisz, w sumie tak z tej czary ognia, fajna część, czy dopasowana do całej, do całej jakby historii tego wszystkiego, czy tak dość mocno jakby odjechana na zasadzie, wiesz? E, według mnie... E... Dodano, znaczy dodano, znaczy było to w książkach. Jest to taka pewna świeżość, jakaś coś dodatkowego, jakaś dodatkowa historia, ponieważ poznajemy, tak już wspomniałeś, inne szkoły magii, jest no, powiedzmy, pewien ten turniej trójmagiczny, więc jakieś tam zmagania się, jakby bohaterów, którzy zostali wylosowani. Na koniec, oczywiście pewna smutna rzecz. W końcu, jakby dostaliśmy taką wiesz taką dawkę takiego współzawodnictwa tak czyli jak teoretycznie wiesz można używać magii ewentualnie różnych innych sposobów na to jak sobie radzić z problemami co było dość ciekawe nie no bo jakby nie było taki turniej no dużo magii właśnie zostało wykorzystanych dużo sposobów właśnie tego jak zostało to zakranizowane. mega fajna historia jakby ze wszystkich części mi się na przykład Czara Ognia, w sumie, ze, jakby ze wszystkich jakby, filmów, troszeczkę najmniej mi się podobała, ale to nie na zasadzie takiej, że mi się to nie podobało. W sensie, jakby klasyfikacja, po prostu, jakbym miał po prostu jakąś zrobić, to ona byłaby najniżej. Aczkolwiek historia była mega ciekawa, żeby nie było, że tutaj wiesz, że jestem jakiś negatywnie do, do niej nastawiony. No widzisz, ja mam troszkę inne zdanie, bo mi się bardzo podobała ta część, właśnie, bo było coś takiego nowego. No, fajna historia, tak jak wspomniałeś, trochę hejtu właśnie przez to, że Jakby, no... został wrzucony niestety. No to też nie przez S siebie, nie? No nie bo... przez siebie, tylko przez tego um, Okiego, jak to on się nazywał. E, to był chyba e, dyrektor z Durmstrangu, tak? czyli z tej innej nie, szkoły. Nie, nie, to nie on. Nie on? E, ten szalony Oki. Szalony Okie Moody, tak. Znaczy Moody. Po, pod, 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 podszywający się tak, tak naprawdę. E, dokładnie to właśnie on z tego co pamiętam wrzucił kartkę z jego imieniem i nazwiskiem, tak jak wspomniałaś, później dostał jakby duży hejt, wszyscy jakby jego znajomi z Gryffindoru jakich innych jakby domów no źle na niego patrzeli, było to takie no, troszkę smutne no tak no bo wiesz wszyscy chcieli uczestniczyć w właśnie w tym turnieju trójmagicznym być najjedna z ciekawszych scen, scen jak Fred i George wymyślili sobie napój postarzający tak w który użyli i mieli że tak powiem pokonać zabezpieczenia Dumbledora i przed właśnie wrzuceniem swoich karteczek do tego do tej do tego nie wiem może bo to chyba był puchar Albo ogólnie, znaczy, no jakby tam w sensie ten, ta taka czara. Czara ognia. No, czara było. ognia. Yy, I wiesz, to, że, że tak powiem, no wrzucili, nie? Tylko potem, że tak bym dostali, że tak bym rykosze ten z swojego sposobu. Mega fajna, właśnie, też historia. mega znaczy, bardzo fajnie pokazujące, że właśnie inne szkoły były zupełnie inaczej, jakby zupełnie inaczej jakby zrobione, tak? Na tej zasadzie, że inne inny był na nich pomysł. strach, taki typowo, taki mroczny, taki mroczno, troszeczkę taki właśnie wschodni styl tak naprawdę, nie czyli właśnie re, takiego reżimu wprowadzonego do szkoły, takiego wiesz, takiej wojskowej jakby szkoły magii bo patą, czyli druga szkoła, to tak naprawdę trzecia, taka filigranowość, taka właśnie, taka kobieca, tak, tak, taka, no jakby widać były tam takie francuskie takie motywy, nie takiego tak. właśnie takiego, wiesz, takiego takie delikatności, lekkość, lekkość właśnie taka delikatność, no i też warto wspomnieć jakby jeszcze ten sam start jakby tego filmu właśnie jak byli na tym turnieju. Quidditcha. Tam oczywiście Ron fascynował się właśnie tym głównym, jakby tym uczniem z Durmstrangu, czyli to był. Jak on się nazywał? Mm. Kurczę, teraz mi wypadło. <grym> A, w każdym razie, no. Wypadło nam. Będziecie mieli napisane na dole. Tak, na pewno. To oczywiście, jak zwykle, za zachęcamy do oglądania na YouTube razem z wideo, nie tylko do słuchania, bo czasami właśnie jakieś tam rzeczy dopisujemy, jeżeli się coś pomylimy oczywiście. Tak, albo nam wyjdzie z głowy, wypadnie z głowy. I ta akcja później, jak oni byli w tych namiotach i, i nagle nastała ciemność i śmierciożercy... Zaatakowali właśnie cały ten, ten... Cały turniej. Eee, I później, jak e, jakby już potem, jak już zaatakowali, było to spotkanie, i na niebie pojawił się e, ten znak. Śmierciarzejcy, czyli cza czaszka z wychodzącym z tym wężem. Tak, tak. tak to też było takie mroczne. To było fajne według mnie. No właśnie ten mrok w tej części chyba był bardzo mocno widzie Taki właśnie już ta, ten efekt takiej właśnie śmierci bardzo mocno był w taki mm -hmm. właśnie wrzucony w tą część. Bo nie dość, że mieliśmy tak naprawdę początek sam taki właśnie, wiesz, że atak i tak dalej. E, oni jakby tam ministerstwo ich ścigało, ale oczywiście ich nie złapali. E, potem następny następne wiesz, jakby przyjście do szkoły, właśnie właśnie ten ta scena z tą czarą, jak już szkoły, że tak powiem, się zjawiły na cały turniej trójmagiczny. E, Iron, tak? który się zakochał. Tak, iron, który się zakochał, tak. To, to też było śmieszne. No ale no co. Mm. Trzeba zwrócić uwagę, że potem jakby ta, to, to, to była ta historia była dalej ciągnięta, tak? No bo Flair, tak, czyli właśnie z Bopotą została chyba żoną chyba tego, jednego z ich bra jednego z braci, tylko nie pamiętam jak się ten brat nazywał. W każdym razie chyba Fla właśnie tak, tak było, że oni potem mi mieszkali trochę yy, chyba w muszelce. To już jest jakby konkretna na dalsze części, gdzie tam się on, to, że tak powiem dzieje. No nie wiem, czy to, a może to był, już nie, nie pamiętam, bo on też był taki rodzaj z taką blizną na oku, ale czy on był z rodziny Weasleyów? Tak, to tak. Był, był, okay. Tak, no to faktycznie oni się potem, że tak powiem, skumali, ale generalnie jakby ta cała historia, że te zdobywanie wskazówek do kolejnych etapów, gdzie pierw zdobyli te złote… Po, znaczy, kwestia taka, na najpierw pierwsze co było, to były zawody właśnie ze smukami. Tak, ze smokami, gdzie potem zdobili to złote jaja, które też była fajna akcja filmy, gdzie trzeba było je o, otworzyć. Od, tak naprawdę odkryć y, y, tajemnicę, które skrywa. I no właśnie, niby mamy jakby postać jakby rywala Harego, czyli Cedryka Diggory'ego, gra granego przez y, y, Pattisona, tak. I, I'm Batman. Tak, znaczy jakby, wiesz, sam aktor bardziej chyba zasłynął z tego, że grał w Zmierzchu i był tak. wampirem niż właśnie z Harry'ego Pottera. Aczkolwiek no rzeczywiście fajnie nawet zagrał to, to że wiesz, niby taki, no taki wiesz, laloś, taki szkolny laloś, ale jakby nie było, no niby równegoś, no bo jednak Harry mu pomógł, tak? No tak. przekazał tą informację, jak ogarnąć to jajko. Tak, nie. no y, właśnie i ta, ta akcja, kiedy... Y, jakby przed tym losowaniem, jakby znaczy jeszcze nie wiedzieli w ogóle, co będzie i on dostał cynka, bo oni się też pokłócili chyba z ronem. Tak, e... Dość mocno, no bo tak. on też właśnie był niby obrażony za to, że Harry niby, wiesz, wrzucił to i niby oprzedł całe zasady tak naprawdę. Tak, bo nikt mu nawet nie wierzył, jakby nawet z bliskiego otoczenia. I właśnie jak byli potem w lesie i zobaczyli te smoki, to wszystko, i później jak wylosował. W sumie mu zostało, bo losował ostatni, ten najgorszy smok, ten rogogon węgierski, gdzie no później się okazało, jak była już ta walka na tym, ale powiedzmy, Are... arenie, gdzie on się wyrwał, on wezwał sobie tą swoją. Miotłę? Miotłę, latali nad, nad właśnie tym całym Hogwartem, i potem wszyscy byli szczęśliwi, jak wylądował też fajna akcja, jedna z takich, które mi się podobała. Ale widzisz, jaki dugi, duży skok, tak? Wszyscy hejtowali, 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 a tak naprawdę jak Harry ogarnął, że tak powiem, ten etap tak naprawdę w turnieju Torii Magicznym, to nagle, wiesz, w salonie gryfonów było, wiesz, hurra, je, yeah, czy mam to otworzyć? Tak, ta. i ten, ono... nagle ten pisk, tak, i ten... wszystkich zniszczył tak naprawdę i wlatuje Roni, co się stało, nie? Takie. No i to właśnie ta, ta historia, nie, że no, ja niby powiedziałem Simusowi coś tam, żeby on ci przekazał coś tam, żeby przez Hermione doszło do, do harego i tak dalej, no niby, tak. wiesz, ale do nie wiesz, Ale też nie była zadowolona, że musiała być Ala takim pośrednikiem. Tak. Ja nie jestem sobą. Tak. Tak. E, historia mega fajna, bo potem mamy tak, na przykład właśnie następny, jakby fragment tej historii, czyli w, tak naprawdę zawody w jeziorze. E, tak, gdzie nagle zniknęły najbliższe osoby, I bo trzeba ich było uratować. Tak, oni o tym chyba nie wiedzieli. Tak. Że... I pomoc, Taki właśnie ten, Neville'a, tak naprawdę, tak. najbardziej niepozornej postaci z całej serii. Tak, który dał mu ziele. Tak, i dzięki temu mógł oddychać pod wodą. Tak, zrobiło mu się tutaj właśnie tak jak o, skrzela, tak rybką. Tak, o, 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 ryb, skrzela. tak, jak rybką, tak. Takie skrzela e, i między palcami właśnie te, te błony. I ta właśnie akcja, gdzie wszyscy wskoczyli, a, ten a Harry Harry się zaczął Tak, Harry się zaczął dusić, i ta akcja: O nie, zabiłem Harego Pottera. To bardzo, bardzo zabawna i pamiętliwa według mnie taki tak, pamiętliwy taki cytat z filmu. No i co? Uratowanie tak naprawdę swoich przyjaciół, tak, no bo niby oni nie byli pewni tego, co tam znajdą, a się okazało, że tak naprawdę najbliższe im osoby zostały, że tak powiem, wciągnięte pod wodę i mieli chyba tylko godzinę, żeby je uratować. Tak, był czas, bo też tam pod koniec skrzydłoziele zaczęło, przestało jakby tutaj działać. I też fajna sytuacja, że Parę ta tak naprawdę uratował nie tylko, nie tylko Rona. Nie. Rona, bo on miał. Tak, Rona. No, Rona, bo ten z Dumpsztrangu miał e, Hermione, Hermione za... bo oni się jakby tam zakumali, powiedzmy. Tak, ale Fler chyba wtedy w tym momencie miała odpadło. siostrę. Miała siostrę, ale ona nie dała rady, bo ją chyba, że tak powiem, wciągnęły te, te stworzenia gdzieś tam z tej, e, z tej Tak, wody. to były chyba. Nie wiem, czy to były meduzy, ale. Coś, coś takiego, coś, 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 coś przypominającego. Me meduzy, coś zniknęło? No. E, oświetlenie nam zniknęło. Z o, oświetlenie nam zgasło, okej, okay, czyli pewnie się bateria. Czyli ko kolejna lampka poszła, się, w żoje, że tak powiem, walić. <laughs> tak, no jak widać, na to nie musimy sobie troszkę popracować. I też śmieszna sytuacja, jak wynurzyli się i ona, Flair, dobrze pamiętam? Tak, Flair, zobaczyła, że też jest ta siostra i, I... zaczęła całować, nie? nie? I tak. pytanie do Rona... Ja też uratowałem, nie? O, mój, 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 mój. <grym> te sprawy, tak? Tak. To było, no, to było jedno z ciekawszych rzeczy. No i tak naprawdę ostatnia, jakby ostatni etap turnieju, czyli właśnie przejście, przejście przez labirynt, tak? I bardzo, bardzo mroczny, ef jakby efekt tego małego labiryntu był bardzo odczuwalny, tak? Że to było takie właśnie ciśnienie. Gdzie tak naprawdę wiadomo, jakby samo znalezienie się w takim labiryncie jest już jakby mocnym stresem psychicznym, no bo nie wiesz, jak, jak stamtąd wyjść. Tak, musisz tam znaleźć drogę. Ale jeszcze tam gła, to wszystko, to jak został właśnie ten yy, chłop, chłopak z drumstrangu chyba yy, przez zaklęcie Imperius po prostu. był chyba taki zaczarowany, zaczarowany był takim, i w takim transie był. Tak, i to było też mega takie, właśnie taki creepy, taki creepy vibe do tego to wrzuciło. I. No, kurde, to, to był jeden z fajniejszych takich właśnie efektów, nie? I ten na sam koniec, ten bieg z Cedrykiem i Harem, że oni, że tak powiem, cały czas się popychali, chcieli wiesz, kto pierwszy, ten lepszy. Ale jednak, jakby nie było Hary, gdy Cedrik się potknął, tak naprawdę mu pomógł, tak? No bo nie, nie musiał, bo teoretycznie nie musiał, ale no rzeczywiście mu pomógł. I... No, był dobrym dobrym człowiekiem. Tak. No i co? Pierwsze spotkanie Harego z. Voldemort. znaczy w tak czystym naprawdę, czystym postaci. Tak, bo tak naprawdę ta część była właśnie pokazaniem tego, jak Woldemort się odrodził. Odrodził, tak. 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 Z krwi tak naprawdę jego wrogów, z kości jego ojca, tak naprawdę wrzucony do takiej czary, tak naprawdę też, i z której powstał. I z krwi Harry'ego Pottera. No który mówię, to tam... jego wroga tak naprawdę. Okej, okay. e, tak, dobra, nie, nie zrozumiałem. No i to pierwsze spotkanie z jakby po odrodzeniu, no niestety śmierć Cedrika. I też na śmieszna sytuacja, jak, jakby pokonali, jakby, znaczy pokonali. Udało im się uciec, bo tam jeszcze była sytuacja, jak walczyli z Voldemortem, to pojawili się jego rodzice, jego rodzice i oni mu pomogli właśnie i on wtedy uciekł, przywołał do siebie ten puchar, który był. Nie pamiętam tej nazwy, ale właśnie to było to, co powodowało, że jak dotkniesz... To był świstotlik. Świstotlik, o. I nagle wrócili już na, na tą arenę, gdzie zaczynali. Jak się wszyscy cieszyli, a Harry tylko płakał nad Cedriciem, że umarł i no smutna... Smutne zakończenie tak naprawdę historii. I potem jakby odkrycie tego, że Shalonoki Moody nie był Shalonoki Moodym, tylko jednym ze żerców, tak naprawdę podszywającym się pod Szalonokiego. No, smutna część, tak naprawdę smutna, smutna część. Tak, smutna, ale no mi się bardzo podoba. Efekt, efektowna, tak, no bo dużo efektów, dużo właśnie rzeczy. E, następna część, czyli Zakon Feniksa. Zakon Feniksa. Zakon Feniksa bardzo, według mnie bardzo wysoko stoi. Wydaje mi się, że jedna z takich fajniejszych części, bo mamy e, zbicie się z takim właśnie, jakby niedowierzaniem. Bo wiesz, bo tylko tak naprawdę Harry był świadkiem tego, że Voldemort się odrodził. Tak, tak? Nikt, nikt mu nie wierzył, oprócz oczywiście Dumbledora, bo Dumbledore wiadomo raczej wierzył Harrymu na słowo, tak, że on był świadkiem tego. E, wiesz, takie znowu starcie się z przeciwnościami losu, czyli wiesz, e, Ministerstwo Magii totalnie zaprzeczało temu, że Voldemort się odrodził, bo nie chcieli w ogóle o tym słyszeć. E, praktycznie hejt z każdej strony trafiał w, w ich kierunku co następne, co wiesz, nastąpiło, że y, tak naprawdę przy rozpoczęciu roku y, nauczycielem ochrony od czarnej magii została Andry... różowa Landryna. Tak, tak. Ona chyba została, nie wiem, czy ona została wyznaczona przez Ministerstwo tak, Magii. Tak, przez Ministerstwo Magii, że ona ma niby prowadzić właśnie te, te, te lekcje, gdzie tak naprawdę okazało się, że ona nie uczy ich jak się bronić, tylko a ty przecież nic poza szkołą wam nie grozi. Tak i ta, ta akcja, gdzie właśnie Harry się zbuntował i potem dostał karę, że musiał pisać się tym piórem, który bez atramentu, gdzie na ręce mu potem się e, to co po, napisał pojawia... pojawiało. Tak e, i właśnie przez to, że Am Dolores Umbridge nie chciała uczyć ich obrony przed czarną magią, e, sobie stworzyli jakby swój e, swoją grupę, jak nie pamiętam jak to się No chyba za... e, to by nazywało się chyba e... Armia Dumbledora? Oni tak, chyba tak to tak, nazwali. Armia Dumbledora. Tak. Gdzie właśnie robili taki nabór, e, próbowali sobie znaleźć jakieś miejsce i właśnie miejsce. chyba wtedy Neville. Tak. Neville e, znalazł i chyba jedną z najważniejszych rzeczy w ogóle w całej serii, czyli w całym zamku, tak mhm. naprawdę. Pokój życzeń. Czyli pokój życzeń. Tak. E, w ogóle nie wiem, czy wiesz, jest taka ciekawostka w ogóle. E, jest taka historia, że każda. Każdy założyciel, w, jeżeli chodzi o Hogwart, czyli właśnie wielka czwórka, czyli mm -hmm. Salazar Slytherin, e, Rowena Ravenclaw, e, Godric Gryffindor i... E, Boże, jak ona się nazywała? To Helga Hufflepuff. Mm -hmm. Mieli jakby swoje mie miejsca w ogóle z siebie stworzone w całym zamku. Godric Gryffindor miał chyba... E, stworzył właśnie w ogóle salon dy dyrektora. Mm -hmm. Salazar Slytherin miał właśnie tą komnatę tajemnic. Rowena Ravenclaw chyba stworzyła tę w ogóle wielką salę właśnie z tym, wiesz, gwieździstym niebem. Niebem, zaczerwany. A Hufflepuff miało chyba właśnie jakieś takie pokoje wspólne, chyba tutaj była jakaś taka właśnie historia, okay. to o tym czytałem, że właśnie każdy z, z jakby założycieli miał jakby swoje miejsce stworzył, tak? Uh -huh. I to w... nie było w książkach opisane? Znaczy właśnie czy nie? To jest takie tylko przypuszczenie, nie wiem, a, czy to było okay. robione, właśnie w książkach zawarte, ale wiem, że takie że właśnie rzeczy ludzie rozkminiali na tej zasadzie, nie? że właśnie mamy gryfa, który się jakby otwiera i masz właśnie pokój dyrektora, nie? Mamy właśnie sala zaraz literyjna i ukryta komnata właśnie z wężem, tak? No bo są też właśnie takie motywy, nie? Okej, okay. to teraz tak. O jakichś takich właśnie akcjach, scenach, które nam właśnie przychodzą takie do głowy, to jakby mi na przykład, możemy się tak powiem, jedną ty kolejną, to był, był początek film, właśnie filmu, jak spotkali Lenę w Lune. Po... Nie Len. Boże, Lenę. Czemu tak powiedziałem? Sorki. Lunę. W pociągu, i później, jak mieli jechać do Hogwartu, to były puste, jakby takie te. Powozy? powozy ale Harry i Luna widzieli te stworzenia, stworzenia które jakby ciągnęły. I nic właśnie nie widzieli, nie, nie widzieli o co chodzi. Okazało się, że te postacie są widoczne dla osób, które widziały nas jakby. Widziały śmierć. śmierć tak? na żywo tak. innej osoby. No, w tym przypadku Harry widział, jak umiera jego Ced matka. Nie, Cedric. chodziło nie, o Cedrika, tak naprawdę. Nie, no, bo on też był świadkiem te, tego, tego, nie? A to nie chodziło właśnie, że to było matka? Ale zauważ, że wcześniej ten? go nie widział. Dopiero zauważył go dopiero w tym, Zakonie Feniksa, tak naprawdę. Okay. Nie? Więc Czyli był świadkiem tak naprawdę śmierci Cedrika i dopiero wtedy go zauważył. Tak przynajmniej zostało to opowiedziane w filmach, nie? Okej, okay, dobra. My bad? Okay. No, Luna była świadkiem chyba śmierci swojej matki, stąd właśnie jakby widziała też te zwierzęta. No ciekawy właśnie pomysł, nie? że wprowadzenie takiego czegoś, że jest zwierzę, które zauważasz dopiero wtedy, kiedy widzisz śmierć. Nie? W końcu magiczny świat. Magiczny świat. Okej, okay, a taka jakaś kolejna scena, która tobie przychodzi do głowy? E, wiesz co? Mi na przykład najbardziej chyba zapadła scena taka, że Kojarzysz, jak już Ambridge została tak naprawdę dyrektorem szkoły, bo Albusa, że tak powiem. Wyrzucili. Wyrzucili, tak? I ona została, że tak powiem, z dekretu ministerstwa tym dyrektorem. Jak przeprowadzała te sumy, czyli egzaminy. I było to, że ona siedzi na tym takim stole, takim, wiesz, takim może, takim powiedzmy, że tro tronie, tak, na samym środku sali, i nagle zaczęło, wiesz, tak Bum. Tak, to boom. jest pamiętna scena tak, fajerwerków. I, tak, fajerwerków, tak właśnie podczas tego. I to mi mega w pamięć, bo właśnie ten efekt właśnie tego, wiesz, tych fajerwerków i tego smoka, który chciał właśnie wypędzić Andryś uderzył w tą ścianę, gdzie były te wszystkie zakazy wywieszone i tak. tak jak to wszystko i wszystko spadło. spadło. Tak, to było mega. Według mnie to była jedna z właśnie z lepszych, które właśnie były w tej części. Część dość ciekawa, bo e, znowu mamy ten. Mamy walkę w ogóle w ministerstwie, tak? Gdzie tak naprawdę m, Harry dowiaduje się, że jest przepowiednia na temat tego, że jest chłopiec, który teoretycznie. Bo w ogóle to też właśnie mega fajna historia, że mamy Harego i mamy Neville'a, którzy urodzili się w jednym miesiącu, tak? A w przepowiedni było, że chłopiec urodzony gdzieś, w którymkolwiek miesiącu, będzie, y, że tak powiem, końcem. Lorda Voldemorta, dlatego Voldemort najpierw dopadł Longbottomów i Longbottomowie, że tak powiem, no, mieli, że tak powiem, dość mocno przeżycia z nimi. I potem przerzucił się na Harego, tak? Voldemort cały czas myślał, że przepowiednia dotyczyła Harego. A z końcem filmu możemy dojść do tego wniosku, że tak że naprawdę nie, wie, wie. nie wiemy, tak? Że chodziło, znaczy mogło mogło chodzi mogło chodzić o Harego, ale równie dobrze mogło chodzić o Neville'a. Tak, były takie właśnie przepuszczenia, że to może jednak chodzi o Neville'a. No. W ogóle departament Tajemnic, też mega fajna scena, tak? Gdzie mamy tak naprawdę nieskończony pokój z przepowiedniami, tak? Gdzie każdy. Każda osoba ze świata magii ma swoją przepowiednię, mógłby znaleźć swo swoją, nie wiem, coś, co może, wiesz, ewentualnie pomóc, ewentualnie nawet, wiesz, zniszczyć psychicznie, no bo wiesz, nie wiadomo, jaka ta przepowiednia może być. Tak, bo jeszcze w tej części było, w sumie to było też na starcie, w sumie samym początek, jak w mieście... E no, jakby powiedzmy, Mugoli z takim zwykłym świecie zaczynał się film, jak była akcja na tym placu zabaw, gdzie nagle niebo zrobiło się ciemne i dementorzy spotkali, jakby spotkali się, no, przylecieli tak naprawdę po Harego i była ta akcja w tym tunelu. No, gdzie właśnie e... ten ee, kuzynek Harego. D Dudley. Dudley, Dudley? okej. Okay. Spotkał do mentorów, co powiedzmy dla Mugela to było śmiertelnie niebezpieczne. Tak, i potem musiał iść na przesłuchanie, gdzie. Właśnie, właśnie do ministerstwa magii. Do ministerstwa magii, gdzie nagle e, nizowąd pojawił się Dumbledore, była też przesłuchiwana ta e, jego sąsiadka. Nie pamiętam, czy ona się nazy nazywała się Figa, czy coś w tym stylu. Coś, no, Fig chyba. Fig, no. Ale coś, e, coś w tym, powiedzmy, na e, nazewnictwie. E, no i co? Spotkanie też na początku w jakby miejscu w zakonie Feniksa, gdzie Ron. To był Hermione. dom w ogóle, ten wiesz, Blaków, tak? Bo to tam cała rodzina Blaków Tak, bo dom. jeszcze tam była akcja, jak Harry Potter zobaczył drzewo geonologiczne. Rodziny Blaków. Rodziny Blaków. I właśnie wtedy zobaczył, że seriusz jest spokrewniony z jakby osobami, którzy są po ciemnej stronie, jak Malfoyowie i, i, i ci wszyscy. Nie Malfojowie. Też byli. Lest, tak. Lestrange ogólnie to Les, Ale Malfoyowie B chyba też byli. Wydaje mi się, wydaje się że nie. Że jakby rodzina Blaków i rodzina Malfoya jakby zupełnie inne jakby rejony. Może, ale że... kwestia była taka, że rodzina... to drzewo generaliczne właśnie pokazywało rodzinę Blaków, tak? Że oni nie byli jakby pozytywnym rodem, oni zawsze wykazywali właśnie tą chęć do tego, żeby świat czarodziejów był czystej krwi, tak? I Wiesz, tak jak brat e, chyba właśnie ten Syriusza Romulus, e, został, że tak powiem, wypalony. Tak, właśnie Syriusz też jakby po zaprzyjaźnieniu się z Jamesem i tak dalej, jakby odcięciu się od rodziny, też został wypalony w ogóle na tej ścianie, jakby drzewa generałów. Tak, generalnie. tak, e, też taka pamiętna. No i chyba, m, chyba scena, która. Najważniejsza chyba tak z całej, w sumie z, tej, z całego ta, filmu. która że, mi przychodzi do głowy i tobie od razu, tak, czyli walka e, w, przy tej takiej przy tym łuku, tak? tak w w departamencie tajemnic. Gdzie niestety zobaczyliśmy, jak Syriz umiera, tak? Tak, i, I właśnie. zapoznał się ze stratą jakby kolejnego członka rodziny. Tak, i właśnie też wspominaliśmy to w pierwszej części, właśnie, że ten cały etap, jak oni się spotkali pierwszy raz i zaczęli się jakby zaprzyjaźniać. Oni go tam potem ratowali z tej wieży, tym to wszystko. Nagle kol kolejny raz kogoś stracił. No właśnie taka smutna. Historia. No ale też fajna, pokazana walka znowu magiczna. Magiczny ten, tak. ten Dumbledora z Voldemortem, tak? W samym, w samym centrum tak naprawdę e, ministerstw... ministerstwa. magii. Tak. I wtedy chyba w, e, pod koniec już tej walki e, ci wszyscy ministrowie. Ogólnie e, chyba e, Auroży, tak? No bo Auroży jakby to był taki departament, który walczy, powiedzmy, ze śmiercią Tak, Ale przecież z... ten główny minister magii zobaczył e, nagle, że. Który się zawsze wypierał, że on nie istnieje i zawsze się denerwował, jak ktoś się właśnie tylko. Wspomniał o tym, zobaczył go w końcu, że on odwrócił. I, te, i, 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 I ten, właśnie, też taki tekst, nie? Odwrócił. Tak. No, nie, to, to właśnie, jakby, właśnie, taka, wydaje mi się, że jedna z najlepszych części, no bo ona tak, właśnie pokazywała też... to, że świat się zmieni, nie? To będzie naprawdę, to była ważna część dla, dla całej tej historii, nie? Tak, okej, okay. i tutaj y, musimy przechodzić powoli do kolejnej części. Tak, tak. bo ogólnie pl plan po troszeczkę się zmienił, mamy, ten, ten, mamy taki pomysł, że jakby skończymy na księ teraz księciu półkrwi, tak. a kolejne, osta dwie ostatnie jakby czyli części filmu śmierci, zostaną nagrane pierwsza. w kolejnym odcinku, także nie bójcie się, do trwamy do końca historii. Tak, bo już mamy tutaj 25 minut około, a też nie chcemy, żeby to było za długo, bo pierwsza część chyba 40 minut wyszła, także tak na szybko. Książę Półkrwi, co Ci przychodzi od razu do głowy? Mrok. Bardzo mrok. duży mrok. E, bardzo taka postępna część, tak naprawdę, bo mamy z jednej strony e, Harego, który teoretycznie zdobywając jakby książkę do eliksirów, księcia Półkrwi, zaczyna brylować i tak dalej e, na eliksirach, gdzie zawsze raczej był średnim uczniem. Mamy historię właśnie Dumbledora, który się w ogóle odsuwa od Harego, tak naprawdę zaczyna, że tak powiem, szukać w ogóle Horcruxów, bo wpadł na pomysł, że rzeczywiście to może być coś, co dzięki czemu w ogóle Voldemort się odrodził. Mamy profesora Slughorna, który zaczął uczyć eliksirów, a Snape chyba w końcu się doczekał nauki obrony przed czarną magią. magią. Historia mega skomplikowana, ale bardzo fajna. Właśnie też mroczna, ale bardzo ciekawa. O, znowu, 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 znowu nas piesek Tak, Znowu biedził. piesek. <laughs> e, właśnie ciekawie, nie? bo mamy tak. Z jednej strony nastaje mrok tak. wszyscy wiedzą, że Czarny Pan wrócił i te, to bardzo mocno naciska na, na wszystkich. Tak Jest właśnie taka postępność, taki smutek nastaje w ogóle. W taki Nie ma takiej, takiej szcz takiego szczęścia w ogóle w całej serii. Chociaż e... są pewne elementy, które na przykład, mi od razu wchodzą do, do głowy, właśnie jak Harry Potter jest właśnie tym kapitanem drużyny Quidditcha i jest nabór na burne obrońce. I tak, i wtedy... jest, jest właśnie element właśnie te, 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 tego śmiechu, powraca, bo jest Ron, który że tak powiem zrywalizuje z... McLaggenem, tak. McLaganem. Jakoś tak, jakbyśmy się pomyli, to sorry, ale takie imiona, jakby nazwiska... No nie wchodzą od razu do głowy. Tak, ale wydaje mi się, że Maglagen. I to, że wiesz, że niby Hermiona jest niezainteresowana, no, 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 ale jednak Ronowi pomaga, tak? No bo powiedzmy, to. że szepta sobie zaklęcie, żeby Maglagonowi nie poszło, że tak powiem, przy naborze. Ej, tak, też. I ta akcja, gdzie to było w tej wielkiej sali. Y Harry niby dolewa eliksir szczęścia. Który wygrał w ogóle w zawodach Usla Horna, tak? Tak, tak, z eliksirami i on właśnie myślał, że jest dolany i był taki pewny siebie. Właśnie to jest ciekawe, nie? Pewność siebie jest, jest czymś, co można bardzo łatwo wykorzystać, tak? No. no bo teoretycznie on udał, że coś mu wlewa, a tak naprawdę to wcale nie było to, tak? Wystarczyło po prostu przekonać Rona do tego, żeby czuł się pewnie. Tak, i też w sumie ta akcja później, gdzie dostał były czekoladki i jakby on się jakby zakochał w inaczej. Bo nie pamiętam nazwy tej dziewczyny, ale on jakby Harry, nie Harry Boże, tylko Ron jakby był z kimś innym powiedzmy. On też tam zjadł chyba czekoladki, które potem mu zaszkodziły. Tak, bo to było ogólnie tak, że ogólnie te czekoladki miały dostać Harry. Tak. Tak, bo to było niby, wiesz, na zasadzie one były niby nasączone eliksirem miłości, żeby Harry się w klipie zakochał, ale coś nie wyszło, Ron to zeżarł, okazało się, że został, że tak powiem, dość mocno dźgnięty tym wszystkim e, i co? I okazuje się, że one też były chyba zatrute, tak? I w tym momencie biegł do profesora Horna z tym, że on został w ogóle, za, wie, że jakby tym napojem właśnie, znaczy w sumie napojem Miłości, u, że tak powiem, urąbane dość mocno. E, ten profesor Szakon ich poczęstował czymś chyba do picia, to było w ogóle zatrute. Właśnie to był ten chyba miód, tak, który miał zosta zostać potem wręczony Dumbledorowi. Tak, to już. I no. kwestia była potem taka, że właśnie e, dzięki temu, że Harry w ogóle ogarnął ten, ten podręcznik do eliksirów, w ogóle pomógł Ronowi, żeby on nie zginął. Tak. To kolejna właśnie historia, która teoretycznie dzięki temu jednej książce tak naprawdę no, ocaliła mu życie. Tak, czy coś jeszcze przychodzi nam do głowy z tej Bardzo części? Bardzo ważna chyba taka historia, że w tym ten kojarzysz pokój życień i to jak w sumie Draco wchodził do pokoju życzeń szukając szafy. Tak, było coś takiego. Tak, ta szafa dzięki nie, której Nie, ta szafa nie zaczęła się jeszcze w poprzedniej części. Nie, nie, nie szafa była to. typowo było w A, tej części. Tak, bo też było, że oni Hermiona, Ron i Harry śledzili Malfoja do i... sklepu tego, um, Boże, jak on się nazywał. E, Borgin i Burgs, tak? Tak to się chyba w ten sklep. Tak, i właśnie on tam wtedy się spotykał z tymi mi mięsożercami też. Mięsożercami? Chyba... <śmiech> <śmiech> śmierciożercami. <śmiech> Ale, fuck up. No dobrze. Mięsożercami, tak. Weganie versus mięsożercy. Ej, stworzyliśmy chyba właśnie, wiesz, nowe uniwersum weganie, tak, versus mięsożercy. E, żercy, tak, tak, żercy. Fuck up. Nie wiem, czemu chyba jestem głodny. A tak, tylko komuś mięsa brakuje. Tak, i właśnie on tam się spotkał i mieli tą, tą szafę, która druga była w. Mięsożercy, sorry, ale nie mogę. Nie wiem, no. Jakoś tak wyszło. To się wytnie. Tak, ja, to się wytnie. Tak, w każdym razie, właśnie e, w ogóle cała ta akcja z tym, że Draco dostał w ogóle zadanie zabicia w ogóle Dumbledora i to też właśnie był dość duży jakby część i fragment tego filmu, gdzie widzieliśmy, że tak naprawdę Draco, fakt, może był negatywną postacią w serii, ale tak naprawdę nie był do końca zły, tak? On nie był w stanie tak naprawdę zabić kogoś, bo jakby... Nawet jeżeli był wychowany w takich warunkach, jaki był, gdzie jego tata był w ogóle śmierciożercą, no to dalej jakby ta ludzka część dobijała się, że tak powiem, to ludzkie, ten, to, ten fragment jego duszy mówił o tym, że no nie, no nie można kogoś zabić, tak? no dalej masz opory przed tym, tak? nie jesteś do, te, do tego stopnia zły, żeby kogoś zabić, odebrać komuś życie. No a tak, jak wiadomo, Snape wyręczył e, Malfoya. Tak, ale to przez to, że obiecał że ze świętą przysięgą e, mamie. Malfoja, że no, ochroni jej syna, tak? Tak, to było ciekawe, bo właśnie. To było takim węzłem, nie wiem czy to był węzeł krwi czy coś, ale była akcja. No to była ta śmieta przysięga, święta przysięga, nie? Święta że... przysięga, właśnie, w takich, takim osiedlu z takimi domkami, też takimi w odcieniach szarości, takimi mrocznymi, gdzie właśnie się tam spotkali. Chyba też, też nawiązując do tej sceny, tak naprawdę i Draco, scena z tak naprawdę pościgiem Harego za Malfojem do jednej z łazienek ich walka, tak naprawdę, i użycie zaklęcia, które wymyślił Snape czyli tak. Sektum Sempra, tak? Tak, tak Czyli tak, na wrogów, tak naprawdę. Tak, i była ta akcja, właśnie, jak leżał taki e, e, poturbowane i z krwią, chyba nawet. E, no, która się rozpływała po Fake Blood. No, i ten moment, w którym Snape przychodzi, nie? i zaczyna leczyć Malfoja, tak? No, bo on, jakby stworzył to, ten, to zaklęcie. Ciekawa część, mroczna, bardzo smutno też zakończona, no bo kończy się tym, że tak naprawdę Dumbledore na wieży astronomicznej zostaje zabity przez Snape'a. I kolejna ciekawostka, kolor zaklęcia Awada Kedavra był inny niż u wszystkich innych osób, które go używały, tak? Bo Snape, jeżeli jak użył zaklęcia, było niebieskie, a wszędzie potem w dalszych częściach, czy wcześniejszych, widzieliśmy, że Awada Kedavra ma zieloną okay. w ogóle larwę. I taki isterek to był na zasadzie taki, że jeżeli chciałeś kogoś zabić, tak? Była to twoja czysta intencja, no to to było złe. Tak? W tym momencie używałeś tej, tej jakby zielonego, zielonego barwy, tak naprawdę, tego zaklęcia. A tu I mamy coś w tym stylu, że on użył to tak naprawdę z. Może nie z taką chęcią, tylko kwestia jest taka, że. Mm, Został zmuszony do tego, tak? To nie było takie czyste chęć z, 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 zabicia, odebrania życia. Okej, okay, ja tego powiem ci, że nie zauważyłem. Ja do, ale... też doczytałem gdzieś tam w, wie, w takich właśnie domysłach ludzi, którzy się wiesz, tam jakby rozkminiali te wszystkie historie, i to było właśnie dla mnie takie też dość ciekawe. No bo rzeczywiście, jak potem oglądałem, to rzeczywiście Dumbledore zginął od niebieskiego zaklęcia, a cała reszta, że tak powiem, śmierciarzców, którzy używali awadę kedavra, mieli właśnie ten kolor zielony. Okej. Okay. Fajna ciekawostka i mi się wydaje, że zakończymy drugą część i będziemy potem przechodzić do kolejnej części, gdzie umówimy dwie ostatnie części, czyli Insignia śmierci, część pierwsza i część druga. Tak, gdzie dlatego, też że historia historii... jest bardzo duża, tak, no bo to jest jedna niby książka, ale podzielona na dwa filmy, bo akurat było tak dużo rzeczy do jakby wrzucenia do tego całej historii, że nie dało rady tego umieścić w jednym filmie. Tak. Także dziękujemy Wam za kolejny tutaj odcinek podcastowy. Żegna się z wami mięsożerca Patryk Tak Oraz mięsożerca Fryderyk Także do zobaczenia Mam tak, nadzieję, pamiętajcie. że łapeczki, subskrypcje, dzwoneczki, komentarze są dla was I co? Dziękujemy I co, co bardzo Musieliśmy pamiętać? Albo ktoś inny pamiętać? Bo ci przerwałem tym laj lajkiem Hmm. Już nie pamiętasz. Tak, zapomniałem. Okej, okay, tak. Wybiłeś mnie z rytmu Także sorry, także dziękujemy i do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Odcinku. w Kolejnym odcinku. Na razie, cześć. song!